Siemano, it's your film chef. Pizza Hut aktualnie trwa festiwal i polega to na tym, że płacisz raz, a jesz ile chcesz. I ja dzisiaj sprawdzę, czy jestem w stanie po 3 latach nieobecności na festiwalu pobić mój rekord, który był wcześniej. Bo dokładnie 3 lata temu z Lazarem i z Michałem poszedłem na festiwal Pizza Hut i udało się zjeść około 30 kawałków. Właśnie tutaj pojawia się fragment z ilości kawałków, jakie udało mi się zjeść w tamtym materiale. No i widziałem, że pisaliście mi, żebym spróbował festiwalu Pizza Hut, żeby pójść, żeby pobić ten rekord, ale ja ostatnio bardzo dawno nie jadłem nic takiego objętościowego i podejrzewam, że będę tutaj słaby, ale może to się zmieni, nie wiem, jestem ciekaw. Po prostu obstaw właśnie w tym momencie, ile będzie kawałków na festiwalu, ponieważ dzisiaj się zmierzę z festiwalem Pizza Hut. Jeszcze na Instagramie dałem po prostu ankietkę, czy na pewno idzie robić taki odcinek i większość chce, żebym to zrobił, więc dzisiaj to robimy. Chciałem skompletować taki sam skład, jaki był na ostatnim festiwalu Pizza Hut, ale Michał niestety się rozchorował i nie jest w stanie z nami pójść, ale skombinowałem Lazara i we dwóch się zmierzymy. Jeszcze Patty będzie szła, ale nie wiem, czy ty będziesz jadła też? Dobra, Patty chyba nie będzie jeść, ale będzie nam towarzyszyć. Nie mam pojęcia, ile kawałków pójdzie i jeszcze jest jeden mały problem, bo mamy godzinę 11:35 i po prostu ja z rana nie lubię jeść. Jesteśmy dzień przed wyzwaniem i właśnie dzwonię zapytać się, czy jeżeli od rana byśmy poszli na festiwal Pizza Hut, to będziemy mogli w nim uczestniczyć, czy są jakieś godziny, bo chcemy o 11:12 pójść już tam jeść i trzeba się dowiedzieć, czy będzie to otwarte, czy nie, bo nie wiem. Ja bym chciał się zapytać tylko, czy jak my byśmy przyszli koło 11:12 do Pizza Hut, czy jesteśmy w stanie uczestniczyć w tym festiwalu Pizza Hut? Jeżeli chodzi o festiwal pizzy, to jest dostępny w ramach otwarcia restauracji. Czyli jak na przykład jest informacja, że od 9 jest otwarty punkt, to od 9 powinniśmy już móc tam uczestniczyć w nim. Jeżeli jest restauracja z obsługą kelnerską, to jak najbardziej. Dobra. Nie ma ograniczeń czasowych na festiwal Pizza Hut. Jest dzień przed wyzwaniem. No i jest tutaj Lazar. Przed się zmęczyć, żeby jutro dużo zjeść. No i dzisiaj będziemy robić trening. Robiliśmy sobie taki domowy festiwal Pizza Hut kiedyś, to było tam 2 lata temu, ale takiego oficjalnego w Pizza Hut to 3 lata przerwy, czyli jest to pierwszy nasz festiwal po 3 latach przerwy. Oficjalnie mówisz, ile kawałków jedliśmy, czy jeszcze nie? 30 kawałków. 16. Idziemy robić trening, a jutro zmierzymy się z tym, bo trzeba się przygotować. Trochę się wygłodzić trzeba dzień wcześniej, żeby później dużo zjeść. Lecimy sobie z treningiem dzisiaj barków, klaty. Ja będę zadowolony, jak chociaż zrobimy połowę tego, co było 3 lata temu, bo wiem, że nasze możliwości są teraz dużo mniejsze niż były, ale ja wtedy zjadłem tam 30 kawałków, więc te 15, chociaż te 15 kawałków muszę zjeść, żeby sobie później nie pluć w twarz. Spróbuję chociaż wyrównać wynik. Ale ja ci powiem, że jak z perspektywy czasu teraz myślę, jak wtedy jakby łatwo mi przychodziło jeść dużą ilość jedzenia, a jak teraz aktualnie jest, ponieważ tego w ogóle nie praktykuję. No przerwę zrobiłem sobie zbyt dużo. Jednak, no ale może się uda. Jak będzie 15, to człowieku będzie dobrze, a ty teraz obstaw w komentarzu, zapauzuj ten film i napisz w komentarzu, ile kawałków będzie, więc dam ci teraz 5 sekund. No dalej, zejdź w tą sekcję komentarzy, nawet nie pauzuj, tylko zejdź i napisz. No i mam nadzieję, że trafiłeś, a jak trafiłeś, to ci przypnę serce. Dobra, mała pompka weszła. Lecimy! Puściliśmy sobie motywacyjne filmiki Mike'a Tysona i napierdzielamy klatę. Poszło, poszło. Dalej Mike, idziesz. Heavyweight? Ale pizza będzie szła jutro. Tak. I potem pizza. Trzeba będzie palić. A właśnie obliczyłeś, ile na pizzę ma kalorii? Nie, ale mi się wydaje, że zjemy pewnie z 4-5 koła na łba. No, trzeba będzie. No. Pokaż tu coś, no dawaj, dawaj, jakieś te. Jest szybkość. Tak więc ja nie przedłużam, zbieram się, fryk na bok. Dobra, więc spadamy do samochodu, lecę po Lazara i przekonajmy się, ile wpadnie kawałków, ziomek, i w ogóle dawać znać, jaki możemy robić kolejny odcinek, ponieważ jak widzisz, ty możesz być organizatorem odcinka, bo z waszych propozycji często biorę kolejne pomysły do odcinku, więc liczę na twoją kreatywność i może twój pomysł będzie realizowany w kolejnym odcinku. Jesteśmy w drodze, jest już Lazar z nami i będziemy się mierzyć. Jak obstawiasz, będzie dobrze? No nie, ja się specjalnie godziłem wczoraj, więc zobaczymy. Bierzmy pod uwagę też, że wtedy byliśmy w szczosie, nie? Że wtedy kurczę, żeśmy jedli naprawdę dużo. Walczyli ostro, a teraz już była dłuższa przerwa. Jak będą normalnie donosiły kawałki, to będzie w porządku. Próbujemy się dowiedzieć, jaki jest aktualny rekord w tej pizzerii, której będziemy. I jeszcze zobaczymy sobie tak, że od razu przetestujemy sobie te wszystkie smaki, które jemy i sobie jakby wybierzemy top 3 z tych wszystkich smaków i porównamy sobie ceny, bo pamiętam, że chyba wtedy płaciliśmy około 39 zł za takie wejście. Około 4 dych było i sprawdzimy sobie, ile w 2023 roku kosztuje festiwal Pizza Hut. Czy te ceny tak masakrycznie poszły do góry, czy nie? A na pewno coś zrobiło.
wzrosło. Coś mi się wydaje, że około 5 dych jest, nie? Bo tak patrzyłem wstępnie, ale nie wiem, czy to z dolewką, czy bez, więc będziemy patrzeć na miejscu. Ale to jeszcze dają ci Coca-Colę? No nie, no to bierzesz albo opcję chyba sam festiwal, albo festiwal pizza z dolewką. Ha. Albo to, ale my weźmiemy z dolewką, bo będziemy pić, no bo na suchego się nie zje tyle. Jesteśmy na miejscu. Jest Pizza Hut. Jeszcze zastanawiałem się nad tym, żeby ewentualnie wziąć, zamówić na przykład 3-4 pizze i wtedy to wyjdzie trochę szybciej, bo faktycznie może być mało osób i na tym festiwalu wtedy jakby będzie wolne to podawanie, bo pamiętam jak ostatnio byliśmy, chyba około 4-5 godzin trwało, zanim dostarczyli nam tyle kawałków. Idziemy sprawdzić. Czy to jakoś sprawnie idzie? Czy ktoś już bierze udział teraz, czy... Okej, okay, chyba. Jakie napoje będą dolepsze? Wszystkie Pepsi Max. Jest też Sprite bez cukru. Nie, jest. A jest woda zwykła? Ale moniatkę też to wygląda. Wiecie, co to mamy, robimy sami. Na z cukrem, z cukrem. Aha, ale z cukrem jest. Przyjdzie na pizzę i o cukrem. Jeżeli chodzi o ceny, to mamy od poniedziałku do czwartku inną cenę niż na weekendy. Czyli akurat załapaliśmy się na ten czwartkowy dzień jeszcze, ostatni, po mniejszej cenie i to jest bez dolewki, a tu masz z. I my wzięliśmy opcję właśnie z dolewką, oczywiście Pepsi Max. Bez cukru. Zdecydowaliśmy się na ten festiwal, bo no festiwal to jest Pizza Hut, więc bez sensu byłoby brać takie całe pizze. Ja też biorę udział. Więc wzięliśmy we trzech, bo obmyśliliśmy strategię, bo Patty powiedziała, że nie będzie za dużo jeść, ale przez to, że zamówiliśmy we trzech, to będziemy mieli do podziału, no. Patty będzie brać i nam dawać. No dobra, ale powiedz, jaki jest rekord, nie? No rekord jest 52 kawałki. 52 kawałki? No mi się wydaje, że nie ma szans. Ale ogólnie to są podobno kawałki bez dupek, no. Ale my jemy z. Jemy z chyba, nie? No z, będzie tak, prawdziwe kawałki to są z dupkami, więc bez sensu było bez. Temu było z, to teraz... No, musi być z. Dostaliśmy wehikuł i robimy... Let's do it. Trzeba powiedzieć zaraz 3 i tak. Trzeba powiedzieć swój rekord, kurczę, zeszłego. Dostaliśmy Pepsi i dostaliśmy cynk, że na pierwszy strzał będzie pizza Meat Lover z szynką, kebabem, z zieloną papryką i z sosem czosnkowym. Ja myślałam, że Fit Lover. Fit Lover. Jak nastawienie? No nie, no bojowe? Pozytywnie, pozytywnie. No mówię, że się wczoraj godziwiłem, to muszę zjeść dużo. No powie. Ale rekord, a nie panią, będzie zwykły. Inne minki, nie? Wszyscy inne minki, przyszła pierwsza pizza, wszyscy już tak. Mamy tutaj tą wersję z sosem czosnkowym. No i ogólnie patrz, jesteśmy sami, więc dostaliśmy całą pizzę tu na stół. No to proszę bardzo, czas tak, się. Patrz, jakie wielkie kawałki. Pierwszy kawałki, dobrze, dobrze. Pierwszy mamy. Jedziemy. Latar, czym powinnaś? Pierwszy. Trzeba poważnie, żeby się nie poparzyć. Ja powiem ci, że poczułem ten pierwszy człowiek, kawałek, pierwszy kawałek jest smak pyszny. To człowiek łapszywy, nie? Ale wygląda tak jak z obrazka, że tutaj reklamują. O, gorąco. Po pierwszym kawałku poczułem, że będzie ciężko cię. Czy będzie ciężko? No. Ale zaraz odwrotnie. Ja z kolei odwrotnie, byłem tak ładny już. Tak? Zresztą zmianę w ogóle. Od razu endorfiny w górę poszły. Mogę tak, że? No wiem, no wiem. Drugi. Drugi. Ogólnie spoko, ale jakaś taka zajebista nie jest. Ta sosem bo lepsza. Ale to może bok. Co mi większy zostaje, to znaczy to na dwa można powiedzieć. Nie, to wiem. Było tak, pół pizzy tu i pół pizzy tu. To było tak, było pół. Ja brałem te, a ty te. Po ile zjedliście, po trzy? Jak już będziemy pełni, to trzeba zastosować pewną technikę Maca Stoney'ego. Żeby wstać. Żeby wstać i poruszać sobie brzucha, to się zje więcej. Tak właśnie, po tych kawałkach. Nie, okay, nie, i ta różnica. Ale muszę sobie zdjąć, bo... To przyjdzie? Zobaczymy, czekamy na następną. Czekamy na następną. Żeby pani zobaczyła, pokaż jej tam bliżej, żeby się... Bekon i pół carbonara. A pani działa szybko. No, piękna sprawa. Dziękujemy. Czyli jest carbonara i barbecue. Ej, to już jest pan. Ale to jest oszukane, patrzcie. No bez przesady. Wielki, no. To jest dla Pati. To jest jeden od tym, to powinno być na pół. Nie. Nie, no tak, powinno być na pół. Oni specjalnie to robią. Ale są równe. Ale nie, powinno być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bo ten jest big, no zobacz, zobacz to. Ale w sumie... Chcesz pierwszy? Czy bierzemy po tym dużym, żeby od razu... No dobra, to ja biorę też ten big. Czyli to jest razy dwa. Gorący jest. Ładna, patrzcie. Peter, to nie jest razy dwa. Tamte były trzy kawałki, to tutaj też są trzy. No dobra, no to trzy, dobra. No, dobra. No to jemy jako trzy, dobra. No, bo ten jest mniejszy. Zapisy w telefonie może? Nie, potrzyma się. Bo gdzieś na jakimś skorosie się robi. Tak, Lazar, mam skorosie w kieszeni. Ale jak pachnie w ogóle, barwę za nim. To jest spoko. A pytanie, czy lepsza niż tamta? Barbecue ma. Barbecue. Ja wziąłem tą, bo są trzy te. Pierwsza była ta pierwsza. No, kolejny kawałeczek, tu Patty wzięła dwa też, więc mamy z tej pizzy po dwa tylko, czyli to już jest piąty. Numer 5. Barbecue, lepsza. Nie, tata mi się wydaje, że ten drugi. Tak? Tak. Mi ta barbecue. Ale już pocik jest. Ja powiem ci, że po tych pięciu... Czujesz.
Trochę pełen jestem, więc chyba wstyd. Normalnie podlewają oliwą, żeby się mógł zjeść. Ja jest wstyd ci powiem. Tak jak wtedy była łaforma. Ja powiem ci, nie wiem jak ja nie wstyd, tak źle powiem. Bo zależy, bo ja teraz na przykład nie ćwiczę, w ogóle prawie nie ćwiczę, a ty ćwiczysz nie wiem ile. Mało też. Się zmiesza, nie? Mało też, no to ma wpływ jednak. Ale nie poddajemy się, walczymy dalej. Na razie faktycznie najpyszniejsza, ta najnowsza była, nie? Ta Meatlover. Nowość i Supreme. No, dziękuję bardzo. A na początku ta pierwsza to też była nowość? Meatlover? Ta pierwsza ta była. Tak, sobie jestem czasem. O, ona była bardzo smaczna. No, pyszna była. Bierzesz patty? Nie, w ogóle nie jest w moim stylu, nie. Czyli mamy znowu po trzy. Ale teraz nie wymień kawy. Nie, jestem o... To wygląda fajnie. Zostawiam już ten kawałek. Ale tłuściutkie są. Nie? No, czuj. Na wiątku się też zrobiło, żeby dużo nie zjadł. Ale oni specjalnie to prawda. Może być tak, no. Idź połóż chusteczkę, zobaczmy ile tłuszczu jest tam. I zamknij dużo teraz. Dobrze, no. Nie, to sos był trochę też. No, zrobił test, zrobił test. Wszyscy pierwszy kawałek bez zaczy gorący, człowiek no. Skłonny jest. Lazar, ile już zjadłeś? 3 teraz. Ale ogólnie? 9 chyba. Nie. 9, no. 9 z mięsem. Najlepiej wychodzi na tle, ale napychające są fest. Właśnie przez to, że mają dużo kawałków mięsa, to mega ciężko się to je. Albo po prostu już tak wypadłem, że normalnie ciężko. Piszę, że się wypada. Obstawiam, że zjesz na pewno więcej niż ja dzisiaj. Jak już tak zakładasz, to tak będzie. Będzie tak. O, proszę, ciężko. Naszej nowości ostry kurczak. Okej. No, dziękujemy. Dziękujemy. Czy to jest na ostro jakaś babka? No takie są papryczki. Inna technika, większe kawałki już są. No, no. Chcieliśmy wykończyć nas teraz. Ale jestem ciekaw, czy wtedy też było krojone na 6 czy na 8? Nie, no cały czas jest na 6. Ale 3 lata temu. Nie wiem, czy było na 6 czy na 8. Zaskoczony jestem dobrym tempem. Bo naprawdę myślałem, że będziemy czekać, a jest sztos. No. Jest aż odwrotnie niż oczekiwaliśmy, że my mamy jeszcze pizzę tą, przychodzą już następne. Lazar, która? 11. To będzie po 12, jak wiemy to. No i farmerska z pepperoni. O, dziękuję bardzo. Dziękujemy. A czyjej tej nie było przypadkiem? Tu mamy pizzę 4 sery. W ogóle to ciasto pod spodem zrobiło się takie miękkie, ale taka pufle. Ja ci powiem, że czuję już, że maksymalnie zjemy się tam. A Peter, a może byś bez dupek jadł? Nie, zimu się jeść, bo to bez sensu. Ewidentnie, żeby dużo jeść, to trzeba cały czas kontynuować to. Mhm. Jak robić sobie pauzę? To jest dramat. Jak ty mogłeś ciebie tyle kawałków zjeść? Dużo ćwiczeń. Dużo jadłem, a teraz jem w porównaniu do tego, co jadłem kiedyś, teraz jem razy 0,5. Ale Lazar je więcej. Przez to jego gadanie. Niech ktoś patrzy na tą pizzę. I mówię, czy damy radę, damy radę. Jedna jeszcze przyszła, żeby stała. Wiesz, że Lazar pobija rekord tamtego roku? Znaczy z dwóch lat temu? Dobra, jest. Nie wiem. Pobija. Lazar, jeszcze brakuje ci 5 do pobicia rekordu. No, dasz radę, ty popatrz, będziesz miał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja tak, bo coś się zrobiłem, full coś tak gadał cały czas. Taktyka inna, bo wtedy było tak, że kawałek na jakiś czas, a teraz mamy, wiesz, pizza. No, ciągłość jest fest. No, więc jednak faktem tam mieliśmy podzielone to na 4 godziny dziś, a tu jesteś maila. No, godzinę. No właśnie. Się śmieliśmy wtedy, nie? Że no, szybko, żeby no. Ale nie masz wrażenia, że te pizze są większe niż wtedy? Nie. Nie? Ja już nie mogę. Ja jestem już... Zmiotłam, jest plaszy ta pizza. Wydaje mi się, że największy wpływ ma to, że po prostu przez długi czas nie jadłem nic takiego objętościowego, to raz. Dwa, że z rana nie zawsze tak się chce jeść. A trzy, że mieliśmy do dyspozycji cały czas tutaj pizzę. Nie było takiego momentu, że jest przerwa, tylko wiesz, co chwilę bum, 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 bum. Ale trzeba się pocił. Napchali mi się, czuję, że zrobiła się taka kulka w brzuchu. Ty, żeby wyrównać, to musisz źle mieć. Żeby wyrównać 16, a tak to 17, żeby pobić. Zjesz, zjesz. Musisz powiedzieć, Lazar. No ty. Na ten moment najlepsza chyba była faktycznie ta pierwsza, Meatlover, ale pytanie, czy była najlepsza, bo pierwsza, tak. Czy po prostu najsmaczniejsza była, ale ogólnie najbardziej mi smakowała ten dobór składników i ten sos czosnkowy był naprawdę spoko. Na drugie miejsce dałbym tą serową, bo ona była spoko. Jest off. Jeszcze jest off. A na trzecim miejscu chyba... Tam mięsna. Trzeba zrobić mocny trening po tym. Taka śpiączka wyszła, nie? Źle. Taka śpiączka wyszła, normalnie się czuję, że zaraz tu pójdę spać. Chyba nie będzie pobitego rekordu, nie chcę już zapeszać, ale... Położę sagówkę tu. Miałem jakieś 15-20 minut. Myślałem, że szybko siedzę, ułożę się, coś się zje. Nie ma sensu. Normalnie jak... Nie no, ja zjem jeszcze jeden. Ja czuję, tak? Że jeszcze jeden zjem. Ja wiem, że do 15 na pewno nie dojdę, więc nie ma co na siłę jechać tu, bo już jest off. Jak? Jeden jeszcze. Patrz jeszcze. Ale skrój, bo to zimno i nasze smakuje. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz śpiączka.
Napisz komentarz Sleepy Jimmy. Sleepy Jimmy. Dwa by zjadł jeszcze. Myślisz jeszcze? Dawaj, dawaj. Jakby tak jadasz, to chyba. Zjesz to, mówię. 16 jest. Ja walczy, walczy, dzielnie, dzielnie, dobrze, dobrze. No ci powiem, że dumny jestem. Ja tu dzisiaj wstyd robię, ale napierdzielasz tu. Salpapi jest. Zjadłeś 30 kawałków, czyli drugi tyle. Ale to wiesz, dawno... Nie wiem, jak to zrobiłeś. No nie, że nie wiem. Patrz, ty masz taktykę taką, że z tej szklany wypiłeś tylko tyle, patrz. Nie? Ile tam wypiłeś? A ja chyba z 5 tych szklanek picio. Dobra, jesteśmy po festiwalu, powiem ci tak. Taka śpiączka, trzeba teraz się przejść do chaty na pieszo, trzeba naprawdę zrobić konkretny spacer. Ja teraz idę meble wnosić, prawda? I musimy zrobić chyba jakiś kolejny mocny trening. Podsyłaj propozycje, co możemy robić w kolejnych materiałach. Będziemy się widzieć już niedługo z kolejnym filmem, a tymczasem pora i spać, bo ale co, dzisiaj Sleepy Jimmy wjechał. Dzisiaj trening? Trening jakiś zrobimy. Trzeba zrobić, ale, no, ale tak za 5 godzin. 5 godzin. Ja normalnie musiałem tu przejść. Chłopacy walczą, żeby nie paść.